Halo, halo, dzień dobry. Ja dziś tak zainspirowana na dziewczynę szamana, tak się właśnie starałam uczesać, żeby być podobnie. I tak już ja wiem, że wy widzicie na miniaturze i widzicie w opisie, ale tutaj chciałam właśnie tak w wersji Blondilla podobny fryz zrobić jak u pani Natalii. No i właśnie dzisiaj już zdradziłam przed chwilą i w tym momencie, że w roli głównej wystąpi trzecia już kolekcja przy współpracy z Natalią Siewiec i Makeup Revolution Pro, ściślej mówiąc. No i właśnie, tylko i wyłącznie tę kolekcję widziałam w internecie, jeszcze się nią nie malowałam, otworzyłam ją, pokazałam wam na Instagramie, ale jakby bez takiego macanta. Więc dzisiaj będzie takie pierwsze moje wrażenie. I także chciałam pokazać wam makijaż, który już wcześniej zapowiadałam, czyli odwrócone kocie oko, rewers kataj. I oglądałam sobie kilka filmików, żeby się trochę zainspirować, zobaczyć, tak przełożyć, jak tak zwane z polskiego na nasze i jak ja to widzę. Może nie o tyle uprościć, ale właśnie pokazać wam w jak najbardziej to przystępnej formie. No i właśnie dziś, właśnie z tą. Właśnie. I dziś z tą oto tutaj kolekcją. Także, moi drodzy, nie przedłużając, chociaż zauważyłam, że wy lubicie takie przedłużone odcinki, jestem dość mocno zdziwiona, bo ostatni, który trwał 46 minut, myślałam, że będziecie tak oglądać po macoszemu, ale nie, oglądacie i się zdziwiłam, jak bardzo dużo do samego końca. Także cieszy mnie to bardzo. Nie wiem, czy dzisiejszy będzie tak samo długi, tak samo gadany, ale bardziej będę się streszczała, żeby wam tutaj powiedzieć, co sądzę, co myślę. I co sądzę i co myślę. Także lecimy, moi drodzy, chyba standardowo. W ogóle na samym początku chciałabym powiedzieć, że bardzo ładny, duży, porządny. Zobaczcie, ten boks nie mieści mi się w kadrze razem ze mną i w ogóle. Także naprawdę jest na bogato, ładnie to wszystko wygląda. No i dobra, słuchajcie, lecimy. Odwrócę go sobie. Rozpocznę od listu, bo listy są ważne. Otóż, już na samym wstępie, uwaga, uwaga, kosmetyki są dostępne na Kokolicie oraz na Rossmanie. I teraz tak, co my mamy tutaj u nas? Mgiełka do ciała zmieniającymi się w słońcu drobinkami doda Twojej skórze blasku i z pewnością skradnie Twoje serce. Dobrze. Następnie mamy rozświetlacz. Kolekcję uzupełnia piękny złoty rozświetlacz do twarzy i ciała oraz dedykowany pędzel, dzięki którym zabłyśniesz jak prawdziwy gwiazda, cudownie, no to specjalnie dla nas. No i tutaj myślę, że w roli głównej i też od tego zacznę. Dwie nowe palety cieni symbolizują dzień i noc. Paleta Day zawiera 12 matowych w delikatnych odcieniach nude, 13 błyszczących do stworzenia dziennego looku, czyli łącznie 25 kolorów, tak? Dobrze to zrozumiałam? Nie, Magdalena, czekajcie. Paleta Day zawiera 12 cieni matowych w delikatnych odcieniach nude. I 3 cienie. A, bo to jest i 3 cienie, a ja przeczytałam 13. Dobra, myślałam, że jest spacja między 1 a 3. Dobrze. I 3 cienie błyszczące do stworzenia dziennego looku. Paleta Night to idealna propozycja na wieczorne wyjścia. Zawiera połączenie aż 11 błyszczących cieni w kolorach burgundu i złota oraz 4 matowe cienie. Czyli tutaj mamy taką Słuchajcie, jaka spójna klamra! Tu odwrócone, że wiecie, tu jest więcej matów, a tutaj jest błysków, a my robimy dzisiaj odwrócone kocie oko, także wszystko się zgadza, klamra domknięta. No i dobra, w kolekcji znajdziesz 3 kremowe cienie i kredki do ust w 3 odcieniach, także moi drodzy, rozpoczynam malowanie, przedstawianie i jak prezentuje się kolekcja. No i jak wspomniałam na samym początku, rozpocznę od paletek cieni. Wersja dzienna, wersja nocna. Jeśli chodzi o opcję designową, no to jest zachowana stylistyka, bardzo podobna i w ogóle ten sam sposób otwierania palety, co w poprzednich. Także moi drodzy, jak już tutaj wzięłam i chwyciłam za paletę dzienną, to przedstawiam, jak ona się prezentuje z bliska. Cyk. O, proszę bardzo, tak się prezentuje paleta, która w roli głównej ma maty i 3 błyski dzienna. I paleta druga w roli głównej, która ma więcej błysków. No te błyski wyglądają całkiem fajnie, ładnie się mienią. I tutaj mamy 4 kolory matowe. I jeszcze raz wam przybliżę obie paletki, żebyście zobaczyli, jak się między sobą uzupełniają. Proszę bardzo. I także wam zrobię przykładowe swatche zarówno i błysków, i matów. Zapraszam na 4 maty
z paletki dzień, przypadkowo wybrane. I tutaj błysków dużo nie będzie, bo tylko trzy pamiętacie. I uwaga, już tutaj sobie mam zrobione. Ten pierwszy, który zobaczycie, nie jest to typowy błysk, jest to po prostu zmielony brokat. Następnie, który to, o, to był tutaj chyba złoty kolor i taki właśnie rudawy, miedziany. I zapraszam na przykładowe swatche z błysków z palety nocnej. I tutaj jest podobnie, że kolor 1 jest brokatowy, tutaj ostrość, zapraszam. Cyk. I to właśnie tutaj ten jest opcją brokatową. No i widzicie błyski. Moi drodzy, swatche swatchami, ale myślę, że tutaj w roli głównej jest najważniejsze, aby zobaczyć, jak będzie się cieniami pracowało na oczach. Myślę, że głównie będę pracowała z tą dzienną i powiem Wam szczerze, że zdecydowanie bardziej ona mi się podoba. Widzę w niej większą użytkowość tej kolorystyki i tutaj ta kontrastowość pomiędzy czarnym a zupełnie tym jasnym. Ale jakbym miała powiedzieć już tak na pierwszy rzut i na dzień dobry, to nie jest to jakaś, nie wiem, unikalna kolorystyka, która przyciąga i ja już od jakiegoś czasu, ale to nie chodzi o jakieś wewnętrzne uprzedzenia i to nie chodzi o kogokolwiek z Revolution, tylko po prostu mam coś takiego, że te produkty, kolorystyka, formuły gdzieś już wcześniej były. One się po prostu powtarzają, tylko są inaczej ubrane. Ubrane są może pod innymi współpracami, ubrane są w inny design i ubrane są w inne kolekcje, ale gdzieś to cały czas się przewija. I tak jak mówię, że te cienie na pierwszy rzut oka po prostu wydają się ładne, poprawne, ale czy one są jakieś wow-pow, no to zobaczymy jak na oczach. Więc dobra, moi drodzy, tak jak powiedziałam, rozpocznę sobie od tej paletki, bo po prostu podoba mi się bardziej, uważam, że jest ładniejsza, użytkowa i generalnie idealnie by było, jakby ten cień brokatowy był jakimś innym fajnym cieniem błyszczącym, no bo te brokaty to tak ciężko dość na oku wyglądają, ale dobra, bez narzekania. Magdalena, robimy. Ok. Moi drodzy, o co chodzi w tym odwróconym kocim oku? Otóż po prostu kreska, którą robimy w jaskółkę, kocie oko, wyciągamy na górnej powiece, jest odwrócona, czyli podkreślona jest mocniej i bardziej dolna powieka i tutaj ona stanowi tą kropkę nad i, kreskę nad z i właśnie ten akcent w makijażu oczu. I to nie jest tylko tak, że możemy ją zrobić na czarno, na ciemno, na bordowo, na granatowo, tylko także w innych kolorach. Tutaj po prostu chodzi o sposób, o technikę, tak jak mamy makijaż glamour, smoky, cut crease i tym podobne rzeczy. I tutaj tak samo chodzi o mocniejsze podkreślenie dolnej powieki. I ja też często gęsto Wam nawet pokazywałam, że wychodzę od dolnej powieki, ale nie wiedziałam, że to jest to. I moi drodzy, zanim zaczęłam oglądać sobie tutoriale, żeby wejść i wgryźć się bardziej technicznie, a oglądałam tylko i wyłącznie zdjęcia, jak wygląda ten make-up, no to tak, żebym rozpoczęła i miała ochotę od ciemnej kredki. Ale właśnie pan Spencer rozpoczynał makijaż od koloru przejściowego, a dopiero później dokładał te ciemniejsze akcenty. I także mi się wydaje, że to jest po prostu łatwiejsza i prostsza forma wyjść od miękkiej formy cienia, a dopiero później dokładać stopniowo elementy ciemniejsze, bardziej graficzne, ale nadal pozostając lekko na miękko, że tak to ujmę. I moi drodzy, dobrze, lecę od koloru przejściowego i właśnie od paletki tej dziennej i tak sobie patrzę. Generalnie, no mówię, te kolory są ładne. One są ładne, bo jest i chłodniej, i cieplej, ale one są po prostu takie standardowe, więc po prostu przez to, że w ostatnim czasie się pojawiło tyle różnych innych palet, to może dlatego teraz te palety, które są typowo nudowe, nie mają takiego o wow. No dobrze. I rozpocznę sobie tutaj od tego przejściowego kolorku puchatym pędzlem, bo ma być na miękko. I głównym założeniem tego
konceptu tego makijażu jest to, że on jest szybki, elegancki, efektowny i prosty. Dobra, jeżeli chodzi co ja mam na oczach, to tylko i wyłącznie korektor. I dobra, lecę, czyli załamanie i też pan Spencer pokazywał tutaj to mocniejsze podkreślenie tego wewnętrznego kącika blisko nosa, ale ja tak może bym hardkorowo nie szła, tylko właśnie tak zrobię załamanie, lekko zewnętrzny kącik, wyciągając mocniej w stronę skroni. Pokusiłabym się o ten wewnętrzny kącik, chociaż troszkę podkreślony, i po prostu o ton jaśniejszy, dwa tony, jaśniejszym cieniem tutaj zaznaczę wnętrze, ale coś mi się nie nanosi. Dobra, to wezmę trochę ciemniejszym. Nie nanosi mi się znów, to sobie tutaj przetrę i może bardziej precyzyjnym pędzelkiem. Chciałam nałożyć tutaj ten kolor touch wewnętrznej części, ale nie wiem, czy po prostu nie chce mi się nanieść, czy to jest kwestia tego, że cienie mi mówią: Magdalena, nie rób tak, więc no dobra, może ja nie robię tak, tylko tutaj jeszcze mocniej rozblenduję i tak naprawdę to jest prawie koniec górnej powieki, koniec, prawie koniec. Tym samym kolorem, co nakładałam na górę, lecę na dół i rozciągam całą dolną powiekę. I koniec znów, więc w razie czego, jakby co, można teraz tylko i wyłącznie wytuszować rzęsy i mamy gotową formę szybkiego, prostego makijażu dziennego, wymieniając kolory na przykład na jaśniejsze, mniej takie lekko pomarańczowe, no to tym bardziej jeszcze mocniej. Także dobra, moi drodzy, jedno oko jest zrobione, przechodzę teraz na drugie, nie wiem czy wspomniałam, ale chyba tak, ale jakby co to się powtórzę, na oczach nie mam bazy, tylko i wyłącznie korektor, załamanie. A, czekajcie, zanim załamanie, ktoś może podpowiedział: Magdalena, najpierw łuk brwiowy. Bardzo słusznie, no to lecę. Wracam do wewnętrznego kącika i tutaj delikatnie także zaciągam na ruchomą powiekę. Bardzo szybka akcja, sami widzieliście przecieniowane oko, jednym ruchem tak naprawdę. I teraz przechodzimy do clou programu, czyli właśnie oto kredki, która nam wyprowadzi dolną powiekę. Możemy zacząć od czarnej, możemy zacząć od brązowej. Ja rozpocznę od brązowej. Po prostu uważam, że będzie łatwiej zacząć od jaśniejszej, dodając później po kolei ciemniejsze elementy i także Wam radzę rozpocząć. Dobrze, więc linia wodna, jest to kredka żelowa z Golden Rose, czy ona ma numer? O, mam chyba 47, 407, otóż, no i właśnie, linia wodna po całości, po długości tak naprawdę. I tutaj także wchodzę na dziubek oraz początek i delikatnie zagęszczam linię rzęs. Mam nadzieję, że to Wam jest wszystko jasne. Zerknijcie bardziej z bliska. Przechodzę do linii rzęs. I właśnie chodzi o to, żeby ta linia dolna była równomiernie podkreślona. Najciemniej było właśnie w tym miejscu, czyli przy linii rzęs na linii wodnej i im schodzimy niżej, tym ma być bardziej miękko i rozdmuchane. O, tego słowa szukałam. No i dobra, słuchajcie, rozcieram kredkę. Czy ja na pędzlu miałam jakiś brokacik? Tak mi się zabrokaciło, a nie miało. Dobra, czekajcie, muszę wymienić pędzel. Nie spodziewałam się po nim, że on będzie jakiś z brokatkiem. Więc dobra. Rozcieram małą, puchatą kulką kredkę. I zaraz wejdziemy na najważniejsze. Uwaga, uwaga, uwaga. Będziemy wyprowadzać kredkę ku górze. I tą linię ku górze.
O, widzicie? Na razie delikatnie, później wjadę tam cieniem. No i dobra. Pierwszy etap za nami. Rozmyta, ciemna kredka. I dobra, kolejny etap jest już za nami i sięgam teraz po ciemniejszy cień oraz mały taki precyzyjny pędzelek. I będę jakby gruntować, utrwalać tą ciemną kreskę. Dół oka, w sensie pod okiem, mam przypudrowane tak bogaciej, w razie czego, gdyby mi się miało coś osypać, to jestem zabezpieczona. Dobra. I ponownie delikatnie wychodzę tym cieniem ku górze. Teraz jeszcze bardziej precyzyjnym pędzelkiem, taką tuci kuleczką. Słuchajcie, może warto, żebym powiedziała, jaki to jest pędzel DS17, bo to jest naprawdę bardzo malutka kuleczka. Będę podkreślać tutaj, zerknijcie, początek. Tą łezkę troszeczkę wyciągając jak przy Foxy, ale tak po prostu tyci, tyci, bo ten akcent jest na dolnej powiece i nie wracam tutaj do góry, na górną powiekę, jakbym to właśnie miała zrobić przy Foxy. No i dobra, słuchajcie, tym mniejszym pędzelkiem też tutaj jeszcze polecę. A małą kulką, którą wcześniej używałam, rozetrę dół, aby było bardziej miękko. No i proszę spojrzeć, jak to wygląda. Zrobiłam drugie oko i jak to się prezentuje. I teraz, moi drodzy, etap numer 3. Bardzo delikatne wzmocnienie i tutaj także precyzyjnym pędzelkiem. Polecam albo właśnie taki tuci mały, albo po prostu skośnym pędzelkiem do eyelinera, albo do brwi. Bardzo delikatnie zarysowanie tutaj zewnętrznego kącika. Moment, szukam pędzla. Nie mogę odnaleźć. Jeżeli chodzi o pracę tymi tutaj ciemnymi brązami, to jak najbardziej wszystko sympatycznie, absolutnie brak zastrzeżeń. Tak jak mówię, nie jestem jakby anty nastawiona. Nie, 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 nie. Tylko kwestią jest tego, że takie było podobnie już, po prostu i tylko to. Dobra, moi drodzy, skośnym, precyzyjnym pędzelkiem przy linii rzęs. Wzmacniam i tym właśnie tuci malutkim rozcieram. Powstał mi delikatny osyp pod okiem, ale ja się absolutnie tym nie martwię, ponieważ jestem mocniej przypudrowana. Dobra, więc ściągam osyp. Proszę bardzo, cyk, cyk, ciach, ciach. I teraz można byłoby, ale nie trzeba. Dajmy na to delikatnie tutaj oczyścić kreseczkę. Teraz już sięgam po czarną kredkę i tą czarną kredką zagęszczę górną linię rzęs, żeby ta górna powieka nie była po prostu taka zupełnie sauté. I tą kredką nie idę do samego końca i nie łączę początków, tylko mniej więcej zatrzymuję się tak na 3/4 powieki. Moi drodzy, oko już gotowe. Oczywiście zostały mi do przyklejenia kępki i wytuszowanie rzęs. No i właśnie, jeżeli mówimy o wytuszowaniu rzęs, to w kolekcji mamy tusz. No i ze specyfikacji technicznej, proszę zajrzeć, szczoteczka jest lekko wygięta, podkręcona, silikonowa, dość gęsta. No i zobaczymy, jak tusz sprawdzi się na moich wymagających bardzo mocno rzęsach. Przyjdę do Was znów bliżej. Dobra, mam lustereczko i zapraszam, zapraszam.
Powiem Wam, że ja chyba nigdy w życiu nie znajdę tuszu idealnego. To znaczy, że faktycznie będzie widoczna jakaś turbo różnica. No bo po prostu te rzęsy są wytuszowane. One są, ale żeby spektakularnie jakoś, nie wiem, były wydłużone, pogrubione albo coś w tym stylu, no to ja tego nie widzę. Ale po prostu to nie jest tak, znów po raz kolejny, że ja się uparłam. Absolutnie nie. Po prostu moje rzęsy są bardzo liche. No i tak naprawdę, co by się na nich nie zrobiło, albo jakimkolwiek tuszem by się nie wytuszowało, to one będą wyglądały mniej więcej dość podobnie. Także stąd za chwilę będę kleić kępeczki. Jeszcze dam więcej po prostu, jeszcze jedną warstwę. Na pewno ten tusz jest tuszem rozdzielającym rzęsy, nie skleja ich, więc jeżeli lubicie takie efekty pojedynczych rzęs rozdzielonych, wyczesanych, o, tego słowa mi brakowało, to będzie na pewno to. Przez to właśnie, że fajnie tutaj, że ta szczoteczka jest taka silikonowa i... O, zerknijcie, no można, jak da się więcej, to właśnie, żeby te rzęsy były takie ładnie rozdzielone. O, proszę bardzo, kępki doczepione. No i faktycznie, gdyby tak tusze tuszowały rzęsy, to byłoby kozacko. Ale dobrze, moi drodzy, przechodzimy teraz do produktów do oczu błyszczących. Są to cienie w kremie i właśnie tego jestem ciekawa najbardziej, tak naprawdę, z całej kolekcji. No i mamy wersję, zerknijcie, gold. No i jakie mięciutkie! Ja tu tak bez rozwagi to po prostu wzięłam, zrobiłam, wsadziłam palucha. Proszę zerknąć. Świeci ładnie. No i jak widzieliście, mięciutko również. Lecimy dalej na kolejny kolor i jest to, uwaga, rose gold. Tak mało goldowo, bardziej powiedziałabym rose. No i tutaj zerkniemy. Już tu, tak wiecie, delikatniej to zrobiłam. Może jeszcze więcej. O, mamy jeszcze kolor koper i spodziewałabym się tutaj czegoś bardziej miedzianego, ale dobra, który był palet? Ten jest jeszcze wolny. Wrzucę. Bordowy. Teraz tak sobie patrzę i w podgląd, i w lusterko, i w kolejne lusterko, czy właśnie któregoś by koloru nie użyć tutaj, żeby delikatnie rozświetlić wewnętrzną część oka. I powiem Wam tak, jeżeli chodzi o złoty kolor, Make Up Revolution, zauważyłam, czy to jest w rozświetlaczach, czy w cieniach, uwielbia złoty kolor, złoty odcień, taki typowo mocno dość żółty. No i tutaj taki jest właśnie to żółte złoto. I ja bym jednak poszła w ten rose gold, żeby delikatnie po prostu nałożyć troszeczkę tutaj w tą wewnętrzną część oka. Teraz zobaczymy, czy jest to forma zastygająca, czy nie zastygająca. No i nie wiem, czy nie przesadzę i nie będzie wszystkiego już za dużo, ale taki minimalizm dzisiaj króluje na górnej powiece, więc po prostu dosłownie troszeczkę, troszeczkę tyci, tyci. O tak, tylko tak ciut, nie? Tak po prostu. Żeby to było takie muśnięcie. O! Może drugie oko na złoto zrobić jednak. Co wy na to? Dobra, spróbujemy. Spróbujemy pójść w to złoto i sami ocenicie, co lepiej. Więc tutaj leci na złotko. Ocenicie, w której wersji lepiej, czy tutaj na złoto. Złoto tak ożywiło i też ta niebieska tęczówka tak się bardziej podkreśliła, mam wrażenie, a ten rose gold był taki dość stonowany. Moi drodzy, pozostał nam rozświetlacz oraz kredki do ust. Ja ten kontur, który tutaj już mam, delikatnie sobie poprawię i wzmocnię, no i przychodzę do Was z rozświetlaczem. Kontur wzmocniony, lecimy na rozświetlacz. I moi drodzy, rozświetlacz prezentuje się następująco. Tutaj mamy, on jest dość spory, naprawdę, naprawdę jest duży. I mamy tutaj kolorystykę szampańskim, z takim, powiedziałabym,
Ładny jest, po prostu ten rozświetlacz jest ładny, jest bardzo mięciutki. No i właśnie do niego, gdzieś tutaj miałam, o tutaj mam, jest dedykowany pędzel i ten pędzel jest bardzo mocno zbity, miękki. No i właśnie tutaj zastosowaniem na ciało. No ja tutaj na ciało dzisiaj nie będę używać, bo jestem zakryta, ale rozświetlacz jak najbardziej pójdzie w ruch. No i właśnie szukam pędzelka, o mam cię, no i zapraszam. Sięgnę tutaj bardziej po tą wersję złotą. Przyjdę do Was bliżej. Zaczeszę. Co to było? Ładny ten rozświetlacz. Ładny. Dający taflę. I gdzieniegdzie przebija się delikatnie drobinka. Na pewno rozświetlacz starczy na długo, no bo ten rozmiar jest kozacki. Tak z ciekawości zobaczę, ile. 9,6 grama, no to naprawdę. Ale no jak on jest do ciała, no to wiecie, po balsamiku, gdzieś tam na dekolt, elegancko. O, cyk. Widoczność z kosmosu zachowana. Naprawdę ładnie wygląda na skórze. I dobra, moi drodzy, pozostały mi jeszcze kredki do ust w trzech kolorach i mamy, czy ja tutaj zmieszczę swatch jakiś? Myślę, że damy radę. Uwaga. Cyk, 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 cyk. Kolor numer jeden. I jak on się nazywa? Czy tutaj mam gdzieś nazwę na opakowaniu? Czy zdjęłam? Chyba zdjęłam, czekajcie. Bo jak zdejmowałam folijkę, to możliwe, że zdjęłam też nazwę. Ten kolor wydaje się dość ciekawy, taki brązowawy. O, tylko no właśnie problem polega na tym, że słuchajcie, jak ściągnęłam folijki i je wyrzuciłam, to na kredce nie mogę znaleźć. Nie wiem, czy jest gdzieś napisane, jaki to jest kolor. No i trzeci. Ja do dzisiejszego makijażu wezmę ten najjaśniejszy kolor. Zaraz zobaczymy, czy tylko pozostanę w konturze. A to jest chyba taki trochę dla mnie za brązowy kolor. Powiem tak, ja nie chcę być wredną pipą, ale naprawdę to nie jest moja kolorystyka. I ten kolor po prostu, wydawało mi się, że on jest najjaśniejszy, a wygląda u mnie na ustach po prostu zbyt brązowo. Ech, no dobra, spróbujemy z innym. A może ten? A ten jest taki lekko brzoskwiniowy i to też nie jest kolor, który ja lubię. Dobrze, więc jeszcze zobaczymy ten. A ten jest po prostu u mnie zbyt rudy. Ale sami widzicie, nie? To nie jest tak, że ja się czepiam. Kolory są ładne, tylko po prostu nie dla mnie. Przepraszam, telefon. Dobra, nie będę marudzić. Jednak idę na ten brzoskwiniowy, bo chyba on byłby najbliższy memu sercu. I kolorowi ust. Więc nim tutaj wyrysowuję granicę, kontur. Myślę, że także kredki będę używać do oczu, bo bardzo lubię pracować z kredkami, które są do ust, bo one też są większe i zazwyczaj mają takie fajne odcienie właśnie brązu i dobrze wyglądają na oczach, przez to, że są także większe, są bardziej przyjazne. O, dobra, wyrysowane i teraz idę na jakiś chłód ustowy i po prostu delikatnie, mam tutaj, słuchajcie, zrobiłam takie porządki w ostatnim czasie, kolor zbliżony z Glam Shopu Bakalia, na środek wklepię coś jaśniejszego, jest to porcelanowy róż. O, dobra, i git. O, no ja się zdecydowanie lepiej w tych jasnych kolorach czuję, no i chłodnych.
Moi drodzy, jestem gotowa, tak się oto prezentuje makijaż dzisiejszą kolekcją w roli głównej oraz z odwróconym kocim okiem. Została mi jeszcze mgiełka do ciała rozświetlająca, no ale tutaj też się nie będę mgiełkować, bo nie mam gdzie. Także po prostu trzasnę sobie na twarz. Ładnie pachnie, bardzo przyjemny atomizer, nie ma takiego chluśnięcia na początku, więc całkiem niegłupio. No ale dobrze, cóż bym mogła powiedzieć na temat kolekcji i podsumować to? Otóż, jak sami widzieliście, makijaż oczu nie był mocno wymagający, z cieniami po prostu pracowało się poprawnie. Tak samo jak powiedziałam Wam na początku, ta paleta jest także... Palety, powiedziałabym, ale tylko używałam dzisiaj tej dziennej i także jakbym miała wybierać kupując, to wybrałabym wersję dzienną. Ale czy jest to paleta, do której bym powróciła? Nie wiem, nie wiem, bo ona jest po prostu, jest ładna, ale nie zachwyciła mnie, nie urzekła mnie w jakiś taki sposób, żeby to było wow. I tutaj, tak jak Wam też powiedziałam na początku, być może przez to, że Makeup Revolution co chwilę wydaje nowe palety, nowe rzeczy i być może dlatego to jest tak, że one się już delikatnie opatrzyły, że to nie jest jakaś kolorystyka, która jest fenomenalna, nowa, odkrywcza czy coś w tym stylu. Dużym plusem kolekcji jest rozświetlacz. Bardzo ładnie wygląda na twarzy, robi ładną taflę. Ta drobinka też gdzieś, gdzie niegdzie jest widoczna, więc jak najbardziej tutaj na plus. Co do cieni w kremie, nałożyłam tak naprawdę tylko troszeczkę. O, właśnie, zobaczę, czy one mi się nie zrolowały, bo nie zostały ugruntowane cieniem innym, czy sypkim, czy prasowanym, więc duży plus za cienie, że się nie zrolowały. Zostawiłam sobie specjalnie swatche, żeby zobaczyć, czy one zastygają, czy są pracujące, no i te cienie zastygły, także to też jest o tyle fajnie, że nie będą się rolować na powiece i będzie to szybka i łatwa praca. Co do kolorystyki samych cieni, no najbardziej mi przypadł do gustu ten Rose Gold, wersja Gold po prostu była zbyt żółta, no a koper był dość mocno bordowy i taki powiedziałabym troszeczkę płaski, ale to akurat moje upodobania co do tego. Nie chcę naprawdę, żeby tutaj był jakiś taki negatywny wydźwięk, że opierdzielam tę kolekcję, absolutnie nie. Ona jest normalna, tutaj nie ma czegoś takiego, co byłoby wow, no po prostu jest... ładna, normalna, spójna, to też ważne, bo wizualnie po prostu jest przyjemna dla oczu. W poprzednich kolekcjach były produkty także do ust, konturówki, pomadki, były także produkty do twarzy, więc robi się taka właśnie spójna kolekcja tych trzech różnych kolekcji. No i właśnie ta dzisiejsza powiedziałabym, że jest... może nie o tyle najmniej urzekająca, ale nie porywająca mnie. Być może też, że nie było mnie osobiście i może nie usłyszałam jakby całej koncepcji i tego, co zazwyczaj czytam w liście. Nie wiem, no ciężko mi jest tutaj powiedzieć i rzec, ale w ostatnim czasie po prostu pojawia się tyle różnych petard na rynku i to, co też... na co też zwracam uwagę mocno, to na polskie marki, polskie kosmetyki, które wychodzą i które mega się bronią, pracują nad formułami. No a tutaj, co do odwróconego kociego oka, myślę, że było turbo proste do wykonania i mam nadzieję, że odtworzycie, zobaczycie, że naprawdę jest to łatwy, prosty, elegancki sposób, nie tylko na wersji takiej ciemno-brązowej, ale także na przykład właśnie w jakichś niebieskościach, zieleniach, moro, oliwkowych odcieniach, no po prostu miodzio. Także moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, co sądzicie o kolekcji. Niemniej jednak bardzo serdecznie gratuluję, bo skoro jest to trzecia kolekcja, to znaczy, że dwie poprzednie odniosły sukces. Także wielkie brawa, kolejnych sukcesów, kolejnych nowości życzę. Makeup Revolution, Revolution Pro, Pani Natalii, także jak najbardziej. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia. Mua!